Dobry wieczór Państwu. Wracamy z programem Przy kawie o Rakowie. Odcinek numer 35, odcinek absolutnie wyjątkowy. Z racji przede wszystkim tego, że w ostatnich tygodniach zdobyliśmy podczas tej przerwy między odcinkami i zarówno Puchar Polski, jak i Wicemistrzostwo. No a dzisiaj porozmawiamy między innymi o tym z naszym wyjątkowym gościem, prezesem Wojciechem Cyganem. Dzień dobry prezesie, dobry wieczór. Dzień dobry. Prezesie, no to właśnie zapytam na początek może o te sukcesy, taki ligowy maraton, ligowo-pucharowy za nami. To było wielkie przedsięwzięcie nie tylko jeśli chodzi o sam wysiłek sportowy na boisku, ale też chyba organizacyjny jako cały klub. Wymagało to bardzo dużo pracy, szczególnie chyba ten finał Pucharu Polski, tak można powiedzieć, że klub stanął na palcach, żeby się wspiąć na ten maksimum taki organizacyjno, komunikacyjno i też sportowy. No i chyba wszystko się udało. Ja myślę, że jeszcze są jakieś rezerwy zawsze, nad którymi możemy pracować, ale nie, no wiadomo, że to jest duży wysiłek tych wszystkich, którzy byli zaangażowani i też duża sprawa, bo to Puchar Polski i Wicemistrzostwo zdobył klub, zdobyli oczywiście piłkarze, sztab szkoleniowy i to wielki szacunek dla nich, ale też wszyscy ludzie, którzy w klubie pracują, którzy walczą o to, żeby na co dzień piłkarze mieli maksymalnie te korzystne warunki do zdobywania tych sukcesów i żeby to wszystko było dobrze, brzydko mówiąc, opakowane, żeby to dobrze wyglądało. Myślę, że każda z tych osób miała swoją mniejszą lub większą cegiełkę dołożyła do tego sukcesu i wielki szacunek dla wszystkich. Oczywiście no, piłkarze grali, piłkarze biegali, to ich wysiłek decydował o tych wynikach sportowych i pewnie ten szacunek dla nich największy. Prezesie, tak oczywiście Państwa zachęcamy do tego, by zadawać się pytania. Taka jest formuła niezmiennie naszego programu. Prezesie, zapytam, to jest jedno z pytań, które napłynęło od Pana Artura przed programem. Dużo jest tych pytań, więc będę po prostu je zadawał tak jak najszybciej, żebyśmy zdążyli. Jaki kraj lub region Europy chciałby prezes odwiedzić w lipcu? No bo to jest jakby fakt, że ta Liga Konferencji to jest już te europejskie puchary, w których zagramy, druga runda, od tego zaczynamy, no i to wszystko przypada na lipiec. Więc jak to jest? Dokładnie pytanie brzmi, jaki kraj lub region Europy chciałby prezes odwiedzić w lipcu, a jakiego nie chciałby w ramach drugiej rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji? Myślę, że bardziej zerkałbym pewnie na zachód od Częstochowy i myślę, że raczej w tamtym kierunku wolałbym się udać niż na wschód. Rozmawialiśmy może o tym. Może jeszcze południe, Bałkany? Południe też nie jest złe. Rozmawialiśmy oczywiście też i z właścicielem, i z moimi współpracownikami. Padały różne kierunki, Islandia, Malta, Szwecja. Mhm. Zobaczymy. No. Ja myślę, że każdy kierunek to dla nas i tak będzie wyjątkowa sprawa, bo to pierwszy raz. Mhm. Prezesie, właśnie też chciałem porozmawiać trochę o tych europejskich pucharach. Niech to będzie taki wstęp. To też jest bardzo duże wyzwanie dla samego klubu i taki debiut w tych europejskich pucharach. Czego możemy się w ogóle spodziewać? Jak już prezes tak pewnie się zapoznał, pewnie już takie informacje, czy to organizacyjne, czy też jeśli chodzi o pewne wymogi, spływają. Też pytam trochę w kontekście tego, gdzie zagramy te mecze. Gdzie zagramy? Tak jak mówię, na pewno zagramy na stadionie, który spełnia wymogi licencyjne UEFA. Ja głęboko wierzę, że będziemy w stanie te pierwsze mecze rozgrywać w Częstochowie, ale oczywiście musimy przygotowywać też alternatywny scenariusz, nad takim scenariuszem pracujemy. Jeżeli chodzi o te pozostałe rzeczy, to tak, spływają i będą spływać kolejne dokumenty, które będą stanowiły o tym, jak w tej Europie się poruszać, jak pewne rzeczy należy zorganizować, żeby to wszystko było na odpowiednim poziomie. Mam szczerą nadzieję i wiarę w zespół tych ludzi, którzy pracują z nami na co dzień, że to są ludzie zaangażowani w pełni, chcą dla klubu dobrze, z pasją i myślę, że ci ludzie są w stanie zrobić to na naprawdę dobrym poziomie. Mhm. I a propos tego też prezesie, internauta Andrzej pytał przed programem pytanie o temat stadionu. Co obecnie jest robione na stadionie, co będzie w najbliższym czasie, na jakim etapie jest ta modernizacja? W chwili obecnej na dzisiaj, bo też miałem okazję oglądać, są prace przy fundamentach trybuny wschodniej. W tym tygodniu ruszą prace związane z montażem tej trybuny, czyli tej trybuny wschodniej, czyli tej przeciwległej, to tej, która w chwili obecnej zadaszonej, która jest oddana. Prace wykończeniowe związane z trybuną dla naszych kibiców, bo ona stoi, ale wiadomo, tam pewna kosmetyka też jest potrzebna. No i potem kwestia
ostatniej trybuny, czwartej dla trybuny dla gości i cała infrastruktura towarzysząca, czyli sanitariaty, układ drogowy, tak żeby ten stadion można było dobrze skomunikować, kwestia dojść kibiców, systemu związanego z wpuszczaniem kibiców, monitoring, tych tematów jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast kolejne dni, tygodnie to na pewno będą widoczne efekty w postaci montażu kolejnej trybuny. I a propos tego też, prezesie, jest pytanie od internauty Krzysztofa. Czy jest szansa, czy w ogóle jest taka możliwość, jest to przewidywane, żeby pozostałe trybuny, nie tylko ta jedna od strony ulicy Limanowskiego, one były zadaszone? Czy w ogóle projekt jest taka możliwość gdzieś tam w konsultacji oczywiście z miastem? Projekt tego nie przewiduje i środki finansowe na ten cel nie są przeznaczone. Pamiętajmy o tym, o czym cały czas mówimy. Ten stadion to jest taki stadion, który ma spełniać te minimalne kryteria, a wszyscy wierzymy, że swoim dobrymi wynikami sportowymi, swoimi sukcesami zapracujemy na to, żeby w Częstochowie w niedalekiej przyszłości powstał stadion z prawdziwego zdarzenia, w którym na pewno wszystkie trybuny będą już zadaszone i który myślę, że będzie miał kilka dodatkowych rzeczy, których stadion obecny dla Libanowskiego nie ma. No też tutaj przewijały się, prezesie, pytania przed programem jeszcze zadawane właśnie, jaka będzie rola w takim wypadku, gdyby ten stadion udało się wybudować w najbliższych latach, jaka będzie rola tego obiektu przy Limanowskiego, bo też były pytania, czy klub planuje budowę ośrodka treningowego jeszcze jakby obok tego wszystkiego, co powstaje, ale pytanie też o rolę właśnie tego obiektu obecnie budowanego, modernizowanego. Właśnie w drugą stronę, raczej ten obiekt przy Limanowskiego będzie pełnił docelowo, czy mamy taki plan, żeby pełnić docelowo takie rolę takiego ośrodka treningowego i także ośrodka dla akademii, bo też wiemy, że należy poprawić komfort pracy akademii i nad tym pracujemy i też myślę, że najbliższe miesiące też będą widoczne, pojawią się widoczne efekty tych starań o to, żeby ta nasza akademia także mogła pracować w dużo lepszych warunkach. Prezesie, jest też dużo pytań o transfery. No, zbliża się to okienko transferowe, gdzieś ta praca w kuluarach, za kulisami, ona jest w toku, ale też jest dużo pytań o takie transfery, nazwijmy to odchodzące z klubu, czyli o te ewentualne odejścia. No, pytanie najpierw o zawodników wypożyczonych. Już tutaj nie chcę mówić, kto te pytania zadał, bo bardzo się przewijało przez kilka czy kilkanaście nawet osób. O zawodników wypożyczonych, czy jest szansa, by oni pozostali w Rakowie, czy to Dominik Holec, czy Zoran Arsenic, czy Jarek Jach, jak to wygląda? To pewnie każdą z tych sytuacji należałoby omówić osobno. Jeżeli chodzi o Zorana, to są pewne zapisy umowy i one powodują, że Raków ma pewne prawa do przeprowadzenia tego transferu. Musimy się nad tym poważnie zastanowić, dokonać takiej analizy i ewentualnie siąść do rozmów z Jagiellonią. Jeżeli chodzi o Dominika, no pewnie wszyscy chcielibyśmy, żeby Dominik dalej z nami był, no bo pokazał się w tej rundzie z bardzo dobrej strony. Natomiast to jest dużo bardziej skomplikowana sytuacja. Myślę, że sam Dominik musi zobaczyć, jak przez te kilka miesięcy zmieniła się sytuacja w samym jego macierzystym klubie. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Będziemy na pewno w bieżącym kontakcie. Sam zresztą kilka dni temu z nim rozmawiałem i wiem, że nie wyklucza takiego rozwiązania, żeby pozostał dalej w Częstochowie. A może tak się zdarzyć, że na przykład Dominik wróci do Sparty, potrenuje i potem ewentualnie na koniec okienka wróci do Rakowa? Jest taka opcja, czy jeżeli nie zostanie z nami od razu, to można powiedzieć, że wtedy już będziemy zmuszeni szukać kogoś do bramki w miejsce Dominika? Pewnie będziemy tak zmuszeni szukać na wszelki wypadek, ale na pewno mamy zawodnika Dominika, którego już sprawdziliśmy, wiemy na co go stać, jakim jest zawodnikiem, jakim jest człowiekiem. I na pewno, jeżeli będzie taka możliwość, to możemy na niego chwilę poczekać. Prezesie, Kamil 1921, taki nick internauty, pyta, na jakie pozycje przewiduje się wzmocnienia zawodnikami z kontraktami z najwyższej półki, które zapowiedział dyrektor sportowy Paweł Tomczyk. Czy takie pozycje gdzieś są wskazane, nasze cele transferowe, czy to jest po prostu na zasadzie, że czekamy na okazję i szukamy zawodników, jeżeli taka okazja się nadarzy, to ich pozyskamy? Jeśli chodzi o wzmocnienia, to pewnie każda formacja będzie wzmacniana w tym okienku i myślę, że to nie jest wielka tajemnica. Jeżeli chodzi o te kontrakty wysokokosztowe, no to taka jest zasada w piłce, ona raczej się w większości przypadków sprawdza, że więcej kosztują zawodnicy, którzy są ofensywni niż defensywni, więc pewnie Paweł miał na myśli zawodników na pozycji ofensywnej. Prezesie, było też pytanie, gdzie jest puchar obecnie?
Puchar stoi w moim pokoju, zabezpieczony. Pilnowany. Pilnowany, czasami. Pod kluczem. Tak, sobie jak się zapomnę, to po prostu na niego popatrzę dłużej. Mhm. To wracając do tych tematów transferowych, ile około raków może wydać w tym okienku i jaki może być najdroższy transfer? Też to pytanie się przewijało w różnej formie, między innymi jeśli chodzi o wpływy z transferu Kamila Piątkowskiego do Salzburga. Czy to sprawia, ta kwota transferowa, która wpłynęła, czy wpłynie do klubu, czy to sprawia, że będziemy, że tak powiem, mogli te transfery takie dosyć pokaźne, jeśli chodzi o kwotę, o koszty, przeprowadzać teraz latem, czy raczej na takie gotówkowe, duże, wysokie transfery się nie powinniśmy szykować, jak to jest? Przede wszystkim najważniejsze, żeby transfery były skuteczne i żeby byli to dobrzy zawodnicy. I czasami jest tak, że ten, który drogo kosztuje, wcale taki nie jest, a ten, który jest tańszy, okazuje się zawodnikiem w jakiejś tam perspektywie lepszym. Natomiast no, to jest oczywiste, że z każdym rokiem funkcjonowania klubu i rozwojem klubu będziemy starali się także rozwijać tę działalność transferową i te środki, które możemy przeznaczyć na transfery, więc to nie jest specjalne zaskoczenie, że pewnie po tym sezonie udanym i to sportowo i jeżeli chodzi o transfer Kamila między innymi, pewnie będziemy sobie mogli pozwolić na jakieś 1-2 bardziej kosztowne ruchy transferowe, ale też mówię, ciężko, żebyśmy w chwili obecnej zakładali, mówili o jakich kwotach możemy mówić. Rozmawiamy spokojnie, pamiętajmy, że Raków w Ekstraklasie spędził na razie w tym oknie dwa sezony i są nad nami silniejsze i potężniejsze kluby z większymi budżetami. My musimy też z tymi klubami rywalizować. Sporo jest pytań też, prezesie, o akademię i o zespół rezerw. Zespół rezerw, który walczy na razie z dużym powodzeniem o awans do trzeciej ligi. I też no, w imieniu tutaj osób pytających i swoim też, bo też jestem bardzo ciekaw, jak ten temat może się rozwinąć dalej. Chciałem zapytać też o infrastrukturę pod kątem właśnie zespołu rezerw, bo jeżeli będzie ten spodziewany awans do trzeciej ligi, na razie drużyna z dużą przewagą przewodzi w czwartej lidze, jeszcze ten ewentualny baraż potem jest do rozegrania. Jak to będzie wyglądało? Czy ta drużyna będzie grała dalej na bocznym boisku? Czy ta drużyna będzie grała na boisku sztucznym? Czy planowane są jakieś wzmocnienia? No, jaka jest przyszłość w ogóle drużyny rezerw Rakowa? To oczywiście wiele zależy od tego awansu, jeżeli ten awans nastąpi, a bardzo byśmy tego chcieli i nad tym pracujemy, rozmawiamy też z dyrektorem śledziem i z ludźmi odpowiedzialnymi za zespół rezerw, żeby to wszystko zrobili, żebyśmy ten awans osiągnęli. Jeżeli ten awans nastąpi, no to pewnie te boczne boiska nie będą spełniały wymogów licencyjnych trzecioligowych, będziemy musieli pomyśleć o tym, żeby te mecze odbywały się na płycie głównej. Zobaczymy, no, jak mówię, to jest jeszcze przed nami. Ja nigdy nie wychodzę tak daleko w przyszłość, bo czasami piłka nożna, jak potrafi pokazać swoje piękno, swoją urodę, tak potrafi szybko sprowadzić do parteru i spokojnie zróbmy awans, zastanawiamy się wtedy, gdzie będziemy grali, jak będziemy grali, kim będziemy grali. Pewnie. Pewne rzeczy są zbudowane, zawodnicy są na to przygotowani, akademia pracuje bardzo dobrze, myślę, że w najbliższych latach będą już takie widoczne tego efekty. Jest pytanie od Szymona Garbacza z naszego Facebooka. Jak wygląda współpraca na linii trenera Marka Papszuna, dyrektora Marka Śledzia? Bo gdzieś były jakieś spekulacje też medialne w tym temacie. Czy jest szansa, by w najbliższym sezonie w pierwszym zespole zobaczyć też kogoś z naszej akademii, czy jeszcze na to za wcześnie? Jeśli chodzi o pierwszą część, to pewnie najłatwiej zapytać tych dwóch panów. Natomiast ja też o tym poczytałem te doniesienia. Ja też o tym mówię, że klub ponoć idzie do przodu i rozwija się także przez to, że czasami ludzie w klubie się nie zgadzają. Mają inne wizje, mają inne spojrzenia, spieramy się, rozmawiamy. Ważne jest to, żeby w tych rozmowach pamiętać o tym, co jest dla klubu dobre. I pewnie inne spojrzenie na te sprawy może mieć trener Papszon, inne spojrzenie w pewnych tematach może mieć dyrektor Śledź. Pewnie ja mam też czasami inne na to wszystko spojrzenie. Chodzi o to, żebyśmy się współpracowali i ciągnęli ten kolokwialnie wózek do przodu. I myślę, że dyrektor Śledź bardzo dobrze wykonuje się ze swoich zadań jako dyrektor akademii. Trener Papszon bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich zadań jako trener pierwszej drużyny. A ja głęboko wierzę, że najbliższe miesiące i lata to już nie będą zapowiedzi zawodników z akademii w pierwszej drużynie, ale fakt, że tacy zawodnicy faktycznie będą grali w pierwszej drużynie w rozgrywkach Ekstraklasy. Seria pytań od internauty o niku Don Jon. Kiedy i czy poznamy plany rozwoju na najbliższe 5 lat?
ta pięciolatka poprzednia już można powiedzieć chyba, że dobiega kończy, końca. Kończy się trochę ponad stan i ponad te wymagania. No myślę, że to jest kwestia najbliższych tygodni. Myślę, że przed startem rozgrywek na pewno Michał Świerczewski ten plan przedstawi, ogłosi, bo to jest najważniejsze, żeby właściciel po konsultacjach, po rozmowach powiedział, gdzie chce widzieć klub za rok, dwa, trzy, jakie są cele na najbliższy sezon, a jakie są cele dla Rakowa za 5 lat. Pamiętajmy też, że wiele też będzie zależało od tego, jak będzie sytuacja kadrowa wyglądała, jakich zawodników uda nam się pozyskać, jacy zawodnicy od nas odejdą i czy będziemy mówili o szerszej, silniejszej kadrze Rakowa, czy będziemy wtedy jeszcze na etapie przebudowy. Mhm. Prezesie, kolejne pytanie, czy po tych sukcesach ostatnich, które odnieśliśmy, które odnosimy, widać poprawę relacji z miastem, a co za tym idzie szansę na większy rozwój infrastruktury, współpracy? Myślę, że tak, bo te moje 3 lata, już jest pełna, już prawie 3 lata w klubie, to ja mam wrażenie, że te stosunki z każdym rokiem, z każdym sezonem ulegają dalszej poprawie. Widać to choćby po tych gratulacjach, które do nas spływają i jedną z pierwszych osób, która złożyła gratulacje po zdobyciu Pucharu Polski i po zdobyciu wicemistrzostwa był pan prezydent Matyjaszczyk. Na meczu w Lublinie było 2 wiceprezydentów Częstochowy i myślę, że te relacje idą w dobrą stronę. Wierzę głęboko, że my ze swojej strony wywiążemy się ze swoich zadań, bo pamiętajmy, że my nie chcemy niczego za darmo. My chcemy dalej dobrze promować Częstochowę, rozwijać klub, iść szeroko, jeżeli chodzi o osiągnięcia i to te pucharowe, i europejskie puchary, i Mistrzostwo Polski, a w zamian współpracować z miastem w temacie infrastruktury, bo sam klub tego nie zrobi. Mhm. Jeszcze pytanie, prezesie. No tak, w sumie jeszcze nie poruszyliśmy jednego tematu, gdzieś rozmawiając o transferach odchodzących, o tych wygasających kontraktach. Tutaj też jest to duże pole zainteresowania kibiców, dużo, dużo pytań w tym zakresie od dziennikarzy, od naszych fanów. Jak wygląda sytuacja, kiedy możemy się w sumie spodziewać decyzji kadrowych, czy to jeśli chodzi o Szwania, czy o Piotrka Malinowskiego, Miłosza Szczepańskiego, no kiedy możemy jakby taki jakiś konkret w tym zakresie. Myślę, że to nie jest odległy horyzont, bo rozmawiamy o tym i myślę, że początek przyszłego tygodnia to będą pierwsze komunikaty informujące o tym, którzy zawodnicy nie będą w przyszłym sezonie reprezentować barw Rakowa w Ekstraklasie, ewentualnie jacy zawodnicy pojawią się na liście transferowej. No to odchodząc jakby już od tego tematu transferów, prezesie, jeszcze jedno było pytanie, które też obiecałem, że zadam. Pytanie o Macieja Wilusza, który jest wypożyczony do Śląska Wrocław. No tam nie zagrał żadnego meczu, leczy kontuzję, no ale kontrakt obowiązuje dłużej niż okres wypożyczenia, więc pytanie, jak wygląda sytuacja z Maćkiem? To jest też pytanie o stan zdrowia Maćka, tak? Nie wiemy do końca, czy Maciek jeszcze w tej ostatniej kolejce zagra, czy nie. Ta kontuzja okazała się poważniejsza. Też nie wiemy, jakie plany do końca ma Śląsk Wrocław. Poczekajmy, zobaczymy. Myślę, że to się szybko rozwiąże. Mhm. Prezesie, sporo pozdrowień jest na naszym czacie. Internautka Kasia pisze: gratulacje prezesie za osiągnięcia w tym sezonie. Dla nas kibiców to, co zrobiliście, to magia. Boli, że bez nas na trybunach, ale duma jest ogromna. Dziękujemy. Nas też to boli, że bez kibiców. Właśnie też o to chciałem zapytać, prezesie, czy Raków miałby szansę może i na Mistrzostwo Polski, gdyby kibice byli na trybunach, gdyby wspierali zespół, mogli wspierać zespół bezpośrednio dopingiem z trybun, czy Raków... No, czy uważa prezes, że na tej pandemii Raków dużo stracił tak pod kątem czy wynikowym, czy nawet może i finansowo-organizacyjnym? Jak to wygląda, prezes? Tak, już możemy trochę podsumowywać, bo ta pandemia, wierzymy, że powoli dobiega końca. Jasne. No, ja myślę, że finanse to mniejsze, bo to nie dzisiaj główny temat, czy my na tym straciliśmy i jak bardzo. Bardziej kwestie sportowe. No, pewnie ciężko w chwili obecnej tak z pełną stanowczością powiedzieć, że tak, przy udziale kibiców moglibyśmy osiągnąć lepszy rezultat w lidze. Na pewno tego wsparcia brakowało, bo ja zawsze mówię o tym, że piłkę nożną robi się dla kibiców. Piłka nożna dla samych działaczy, czy dla piłkarzy, czy dla trenerów byłaby po prostu nudna. Nikt by się tak do końca tym nie interesował. Myślę, że poza tymi najbardziej zainteresowanymi.
nie robi się dla kibiców, robi się dla emocji, po to, żeby ludzie to przeżywali, żeby gdzieś razem w tym uczestniczyli. Nam tego brakowało i zawsze z tyłu głowy będzie, że ten sezon był pod tym kątem specyficzny. Oczywiście my na to żadnego wpływu nie mieliśmy. Ja mam głęboką nadzieję, że wychodzimy z tego stanu i że te najbliższe tygodnie to kolejne decyzje, które będą zluzowały nam te obostrzenia. Myślę, że wszyscy mają taką nadzieję. Mhm. I to myślę, że spowoduje, że w lipcu będziemy mogli się spotykać już na stadionach z kibicami i normalnie wrócić do normalnej, tradycyjnej piłki. Mhm. No przede wszystkim na stadionie przy Limanowskiego, ale też najbardziej chyba szkoda tego finału Pucharu Polski, że tam na arenie Lublin no nie mogli zasiąść kibice. No tak, no, pewnie wiele osób też żałuje, że nie odbyło się to na stadionie narodowym, bo jednak mimo wszystko, przy całym szacunku do Lublina i do gościnności tego pięknego miasta, ale jednak mimo wszystko stadion narodowy ma ten swój dodatkowy smaczek, że to właśnie tam te finały się odbywały. Pewnie. Prezesie Marek Magiera pyta, zapytaj Michale, jakie wino prezes lubi najbardziej, bo się wybiera. Panie Marku, no ja nie jestem specjalnie winiarzem, więc napić lampkę wina oczywiście wypiję, ale jeżeli ktoś mnie zna, to wie, że jak już trzeba świętować, to można świętować też innymi trunkami. Jak już rozmawiamy tutaj między innymi właśnie o Marku, którego pozdrawiamy serdecznie. Za moment, prezesie, wyemitujemy film. Napłynęło do nas bardzo dużo gratulacji. W przeróżny sposób dziękowali nam kibice, czy to za pomocą mediów społecznościowych, czy mailowo, ale też i osoby, można powiedzieć, ze świata sportu czy sztuki. Także przesłały nam takie podziękowania. Jeśli nasz realizator Michał, patrzę, jest gotowy, jest jak zawsze, więc poprosimy o ten film. Wiadomo, że wszyscy 2 maja 2021 chcieliśmy być tutaj na Narodowym, no ale nie na wszystko w życiu mamy wpływ, a wszystko, na co w ostatnim czasie wpływ mieli ludzie związani z Rakowem, zostało wykonane perfekcyjne i za to z mojej strony ogromne gratulacje dla piłkarzy, dla sztabu szkoleniowego, dla władz i pracowników klubu, którzy wszyscy, uwierzcie mi, zostawiają na Limanowskiego ogromne serducho, i dla kibiców tego klubu, tych, którzy od niedawna kibicują, ale też przede wszystkim tych, którzy byli z tym klubem od zawsze, od dłuższego czasu. Ja polecam, żeby docenić to wszystko, co się dzieje, cofnąć się do pierwszego pamiętanego przez Was meczu Rakowa w Pucharze Polski, wyjazdowego na przykład. Dla mnie to jest 17 czy 18 lat temu, mecz zimą. Czwartoligowy Raków pojechał na rundę regionalnego Pucharu Polski z Unią Kalety. Wygrał tam 2-0, bramki strzelił chyba jedną Piotrek Malinowski, drugą Tomek Czok albo Max Rogalski. Później graliśmy w Kościelcu, później w Konopiskach, w finale z Orkanem Gnaszyn. Zobaczcie, z czego cieszyliśmy się kiedyś, a z czego możemy cieszyć się dzisiaj. Wielka sprawa dla wszystkich, którzy przez ten okres dołożyli swoją, choćby minimalną cegiełkę do tego, gdzie Raków jest w dniu dzisiejszym. Wielkie gratulacje. A tutaj jeszcze się niedługo spotkamy. Dzień dobry, tu Artur Barciś, wielki kibic Rakowa Częstochowa. Nie miałem innego wyjścia, jako rodak muszę i chcę Wam kibicować. Gratuluję Pucharu Polski. No i co teraz? Mistrzostwo. Nie macie innego wyjścia. A z tej okazji życzę Wam samych miodowych lat na tym Waszym częstochowskim ranczu. No i stadionu nowego. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry wszystkim. Marek Magiera z tej strony. Chciałem serdecznie pogratulować drużynie Rakowa Częstochowa zdobycia Pucharu Polski, medalu Mistrzostw Polski. Mam nadzieję, że będzie to medal srebrny. Słuchajcie, wielka radość. Łzy popłynęły mi z oczu 2 maja. Ja żałuję tylko jednej rzeczy, że tego meczu nie mogliśmy wszyscy zobaczyć na stadionie na żywo, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mam nadzieję, że perspektywa najbliższych lat spowoduje to, że będziemy się spotykali często w tym miejscu, które zaraz chciałem Wam pokazać. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, wielkie gratulacje dla wszystkich ludzi związanych z Rakowem i przede wszystkim dla kibiców tego klubu, którzy musieli 100 lat czekać na naprawdę wielką chwilę. A teraz uwaga, pokazuję Wam to miejsce, na którym będziemy się często spotykać. Taką mam nadzieję. Hey, come here. Congratulations on winning the Polish Cup Trophy. We are waiting for you here. Chciałbym Wam bardzo serdecznie pogratulować historycznego zdobycia Pucharu Polski na stulecie klubu i podziękować zarazem wszystkim, którzy mieli na to wpływ.
Brawo Raków! Za puchar, za pudło, za nową jakość. Brawo zawodnicy, trener. Brawo zarząd. Po stokroć brawo. I mały taki z gwinta toast. Gratulacje dla drużyny Raków Częstochowa za zdobycie Pucharu Polski. I tak to właśnie, proszę Państwa, było. Tych gratulacji spływało z całej Polski bardzo dużo. Za nie wszystkie bardzo dziękujemy. Też spoglądam tutaj na nasz czat. Wojciech pisze gratulacje. Madejson, gratulacje i po mistrza. Marcin, wszyscy są dumni. Kolejny Marcin, ja pracuję w ZF na ekonomicznej i nawet panie księgowe się cieszą. Pozdrawiamy panie księgowe i pana Marcina. Prezesie, ale jest też pytanie od Maksyma. Czy planowane jest świętowanie z kibicami zdobycia pucharu i wicemistrzostwa w mieście? To jest bardzo trudne pytanie, bo to jest pytanie, które nam spędza sens powiek pewnie w ostatnich... Bardzo byśmy chcieli, to na pewno. Tak, na pewno byśmy bardzo chcieli. Wiemy, że przepisy rozporządzenia trochę nam to, czy nawet bardzo nam to utrudniają. Wiemy też, że te przepisy być może jeszcze jakieś tam ulegną modyfikacjom. Na pewno byśmy chcieli, na pewno to zrobimy, że będzie możliwość pojawienia się i zrobienia sobie zdjęcia z pucharem. I taka możliwość na pewno będzie. Natomiast co do pozostałych aktywności, zobaczymy, jak nasze uzgodnienia z miastem, z policją, z tymi instytucjami, które musiałyby nam w tym temacie pomóc. No prezesie, zmieniając kompletnie temat o 180 stopni, z innej beczki chciałem zapytać o Pro Junior System. Czy my jako klub spoglądamy, jesteśmy tak na pograniczu tego 5-6 miejsca? Czy my w ogóle w tym sezonie spoglądaliśmy? Bo często jest taka szkoła, czy u trenerów, czy w ogóle w klubach, że Pro Junior System fajnie, ale po ostatniej kolejce na to spojrzymy. A pytanie, jakie jest u nas, bo w Ekstraklasie są to pokaźne pieniądze. Za 5 miejsce, jak dobrze pamiętam, jest chyba albo 500 000, albo nawet 600 tysięcy złotych. Taki zastrzyk gotówki do klubu. No i pytanie właśnie, jak to wygląda w Rakowie. Na pewno jest to jeden z elementów, na który zwracamy uwagę. Oczywiście ważniejsza jest ta tabela ligowa i ona jest dla nas najważniejsza. Wiemy, jak wygląda teraz nasza sytuacja i tak naprawdę pewnie ona już jest beznadziejna, no bo ciężko założyć, że w jednym meczu nagle tą różnicę byśmy mieli nadrobić. Pewnie sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby Kamil Piątkowski zagrał na Wembley. I tyle, no, tak wygląda sytuacja. Wiemy o tym, wiemy, że te premie są pokaźne, ale my się koncentrowaliśmy w tym sezonie na osiągnięciu historycznego sukcesu. Myślę, że to dla nas było najważniejsze. Jak się okazało, w tych działaniach byliśmy skuteczni. No, z tego też płyną korzyści finansowe i to nawet zdecydowanie też większe. Właśnie jest pytanie od jednego z naszych fanów, jak Raków te zarobione pieniądze w tym sezonie. To taka brutalna matematyka, ale to też jest jakby część składowa piłki nożnej. Jak te pieniądze zostaną zainwestowane? Czy są jakieś plany takie, nie tylko nazwijmy to takie oczywiste? Znaczy, na pewno zostaną zainwestowane rozsądnie i to mogę zapewnić, natomiast nie ma w chwili obecnej jakiegoś takiego jednego tematu, o którym można by powiedzieć, że to na pewno zostanie sfinansowane z tych środków. Staramy się wzmocnić kadrę i na pewno to będzie miało swoje odbicie też w sytuacji finansowej. Pamiętajmy, że te ostatnie lata to było trochę takiego funkcjonowania na kredyt. W chwili obecnej to ta polityka się spłaca. Chcemy swoją sytuację także ekonomiczną poprawiać i tyle, natomiast mogę uspokoić, na pewno nie jest tak, że zostały spożytkowane na premię dla zarządu, więc spokojnie. Prezesie, no to też jest takie pytanie, a zadam je dosłownie, chociaż trochę je połączę, jakby uzupełnię. Zdobyliśmy w ostatnim czasie Puchar Polski, zdobyliśmy też wicemistrzostwo, czy zdobędziemy z końcem sezonu, z ostatnim meczem, po którym z tych meczów świętowanie było w klubie większe, a dosłownie pytanie brzmi, czy w ramach świętowania po Pucharze i wicemistrzostwie były spożywane napoje wyskokowe, chociażby w śladowych ilościach, pyta Krzysztof, jeśli dobrze pamiętam. Świętowanie większe na pewno było po ostatnim meczu, z uwagi choćby na to, że drużyna po zdobyciu Pucharu Polski od razu jechała na mecz do Mielca i tak naprawdę drużyna na tym się koncentrowała, zawodnicy sztab. No wiadomo, że ci ludzie, którzy nie musieli jechać do Mielca, trochę w Lublinie posiedzieli, jak to się ładnie mówi. Natomiast czy były spożywane napoje wyskokowe? Tak, no, to chyba nie jest też specjalne zaskoczenie. Myślę, że też nikogo nie zbulwersuje, że tak, bo ja też uważam, że jak się pracuje, to się pracuje do końca i na całego, a jak się świętuje, to też się świętuje do końca i na całego.
I przy tym zostańmy. Prezesie, jeszcze jest pytanie o rynek transferowy, ale już nie w kontekście nawet pozyskiwania samych zawodników, tylko o renomę klubu, jakim jest Raków. I to pewnie, myślę, że dotyczy się nie tylko przychodzących, ale i odchodzących transferów. Czy po takich sukcesach, po transferze też Kamila i jego debiucie w reprezentacji, czy można powiedzieć, że ta ranga Rakowa znacząco urosła i widać to gdzieś tam przy ewentualnych, no nie wiem, rozmowach transferowych, negocjacjach z klubami? Czy Raków jest postrzegany już może nawet w Europie jako taki klub wyraźnie, że tak powiem, torujący sobie drogę? Tak, myślę, że ta renoma stale wzrasta, bo też takie sygnały dostajemy, że są ludzie, których czasami byśmy nawet nie podejrzewali, ale którzy kojarzą Raków i wiedzą o Rakowie dużo i o trenerze, i o właścicielu, i o tym, jak jest ten klub budowany. Ta renoma wzrasta. Myślę, że ta renoma będzie wzrastała jeszcze mocniej w sytuacji, gdy te transfery okażą się transferami, te wychodzące transfery okażą się transferami skutecznymi. Czyli mam nadzieję, że Kamil pokaże się w Austrii z dobrej strony. Kolejni zawodnicy będą też pokazywali, że wychodząc z Częstochowy można trafić naprawdę do dobrej i już naprawdę europejskiej piłki. Mhm. I pytanie, jeszcze dużo jest, prezesie, pytań w ogóle o tych zawodników wyróżniających się, czy to w akademii, czy w drugiej drużynie. Myślę, że tak trochę na świeczniku tego wszystkiego jest Kamil Chiliński, który w drużynie rezerw zdobywa regularnie bramki, więc jakby siłą rzeczy ta drużyna rezerw to jest najstarsza drużyna, występuje w rozgrywkach seniorskich, ligowych, więc jest gdzieś tam też na oku na pewno kibiców. Prezes bardzo często jeździ na mecze, czy to na CLJ, czy na mecze rezerw, praktycznie zawsze. Jak prezes ocenia w ogóle potencjał sportowy tych młodych chłopaków? No też przekazuje to pytanie niniejszym o Kamila Chilińskiego. Czy to jest zawodnik, który w najbliższym czasie ma szansę przebić się do pierwszego zespołu i rzeczywiście robić karierę? Bardzo pewnie bym chciał i tego życzył Kamilowi. Owszem, jeżdżę, staram się jeździć tylko na te mecze, które mi i do obowiązki pozwalają, więc często jestem faktycznie na meczach zespołu rezerw. I też patrzę czyli na Kamila, który robi kawał dobrej roboty, ale myślę, że on też jest oceniany przez pryzmat liczb, tak? Czyli przez pryzmat tych strzelonych bramek, a jak się spojrzy na mecz, to czy tam ostatnie mecze, to myślę, że spokojnie można by też wymienić kilka innych nazwisk, które rzucają się od razu w oczy, jakby oczywiście nie umniejszając samemu Kamilowi, ale myślę, że i Adrian Balboa, myślę, że to jest mega wzmocnienie tego zespołu. Przyjemnie się bardzo patrzy na grę. Bardzo przyjemnie się patrzy, tak to oglądał ostatni mecz, czy bramkę, którą strzelił, to na 40 metrów, naprawdę duży szacunek dla tego chłopaka. Pewnie można wymieniać kolejne nazwiska, nie chciałbym też, żeby potem chłopcy mieli pretensje, że wychodzi na to, że prezes zna tylko dwa, znam ich wszystkich. Mhm. Natomiast fakt jest taki, że na gry zespołu rezerw naprawdę przyjemnie się patrzy i to wynik sportowy to jest jedna rzecz, która bardzo cieszy, bo faktycznie ta przewaga jest i myślę, że tutaj naprawdę musiałaby się wydarzyć Armagedon, żebyśmy nie powalczyli w tych barażach, jeżeli te baraże oczywiście się pojawią. Mhm. Natomiast jak się patrzy w ogóle na zespół rezerw, to naprawdę widać w tym i pomysł, i zaangażowanie chłopaków i wierzę, że to jest naprawdę drużyna, która jest w stanie jeszcze w tej trzeciej lidze namieszać. Mhm. Prezesie, pyta Wojak. Witam pana prezesa. Kiedy urlop i jaki kierunek? Ha. Czy w ogóle prezes Rakowa Częstochowa ma czas na urlop? Prezes Rakowa Częstochowa nie ma czasu na urlop i nie planuje w najbliższym czasie żadnego urlopu. Planuje jednodniowy wypad do Sankt Petersburga na mecz Polaków, ale to ciężko nazwać urlopem, bo myślę, że wrócę dużo bardziej zmęczony niż tam poleciałem. Prezesie, Mateusz pyta, internauta Mateusz, jak z Tomkiem Petraszkiem? Kiedy będzie gotowy, czy na europejskie puchary? I gdyby Tomek grał, to dołożyłby pewnie kilka bramek, jestem pewien, na wagę mistrzostwa. Tak brzmi pytanie od Mateusza. No więc jak pytanie, jak sytuacja zdrowotna na prezesie z Tomkiem i takie perspektywy na przyszłość? To jest bardzo trudne pytanie, bo wielokrotnie na to pytanie odpowiadam. I wielokrotnie sam też pytam Tomka, bo staram się z nim trzymać kontakt. Zresztą serdecznie pozdrawiam, bo obiecywał, że będzie oglądał, nawet zapowiadał jakieś pytanie. Ale dobrze, powiedzmy, że może nie miał niczego ciekawego do zapytania. Ja głęboko wierzę, że te wszystkie problemy się kończą i że Tomek tak naprawdę rozpocznie przygotowania z nami. Te bramki, o których tutaj mówimy, w przyszłym sezonie będą ważnym elementem dla Rakowa. I pamiętajmy też o tym, że Tomka nie było, ale bardzo dobrze zastąpił go Andrzej Niewodzic. Mhm. A Daniel Bartl, tutaj jest też sytuacja Daniela taka, że w ostatnich tygodniach jakby zmaga się z tą kontuzją. Tak, to też jest podobna sytuacja, jeżeli chodzi o tą przedłużającą się kontuzję.
Też wierzę, że szybko z tego wyjdzie, bo Daniel jest bardzo fajny, porządny chłopakiem. Mhm. Prezesie, są pozdrowienia. U nas nawet koleżanki w rozgłośni gratulują i są znawcami tematyki Rakowa. Radio Jasna Góra pozdrawia. Wielka rzecz, piłka, naprawdę to jest wielka rzecz. Tak, powiem szczerze, że nawet moja mama i moja babcia nawet zna praktycznie cały skład Rakowa, oglądają wszystko. A to u mnie też tak dało. Od A do Z. Też rozmawiam i brat z członkami rodziny, więc tych kibiców przybyło w ostatnim czasie. Tak jest. Prezesie, to zapytam tak, no to takie insajderskie pytanie od Wojciecha, bardziej może do trenera, ale może prezes też coś tutaj nam zdradzi. Czy ostatni mecz z Pogonią Szczecin zagramy w najsilniejszym składzie o zwycięstwo, czy może szanse dostaną zawodnicy, którzy dotychczas nie grali zbyt wiele? Nie wiem, bo to nie jest tak, że wysyłam trenerowi listę z zawodnikami, natomiast pewnie, jeżeli ktoś mnie pyta prywatnie, jak ja bym to widział, to pewnie chciałbym zobaczyć przynajmniej kilku młodych zawodników. Oczywiście nie możemy tego meczu potraktować w ogóle lekceważąco, bo Pogoń to jest bardzo silny przeciwnik, ale tak, pewnie to jest taki moment, w którym można jednego czy drugiego chłopaka pokazać, zobaczyć, jak on będzie funkcjonował, czy jakie mamy możliwości przed kolejnym sezonem. Mhm. Chciałem zapytać prezesie też o prezesa zdanie na temat właśnie tych wszystkich pandemicznych obostrzeń, bo mecz z Pogonią to będzie pierwszy, który zagramy z kibicami, przynajmniej w jakiejś tam części. Jak prezes się zapatruje, czy to przypadkiem nie jest decyzja, która powinna zostać podjęta wcześniej, czy prezes jako też osoba gdzieś w strukturach wysoko postawiona w Polskim Związku Piłki Nożnej, czy w Ekstraklasie lobbowała też za tym, żeby może ten temat przyspieszyć albo spowolnić, jak prezes się na to zapatruje? To też jest tak, że tu PZPN poza lobbowaniem coś więcej mógł wskórać, bo to decyzja nie należąca to do władz związku. Ja to mam chwilami wrażenie, że w Polsce przez ten rok to jedna rzecz, która się zmieniła, to nagle przybyło nam 38 milionów epidemiologów i każdy ma wiedzę o wszystkim, o szczepionkach, jaką należy stosować i jakie obostrzenia są skuteczne, a jakie mniej. Ja też mam, bo ja patrzę z kolei z innej strony, czasami czytam te rozporządzenia od strony prawnej i tak też mam pewne wątpliwości co do ich jakości. Dlatego głęboko wierzę, że to są ostatnie obostrzenia, ostatnie tego typu rozporządzenia i powoli naprawdę wracamy do normalności, bo myślę, że na tą normalność zasłużyliśmy wszyscy ci, którzy starali się trzymać tych obostrzeń i powodować, żeby ta pandemia się powoli kończyła. A z drugiej strony o czym mówiliśmy, kibice muszą być na stadionach, to jest po to robione, żeby ci kibice mogli to obejrzeć. Mhm. Prezesie, a kontynuując ten temat, czy mówi się coś w Ekstraklasie, czy oficjalnie, na razie oficjalnie chyba nie, bo byśmy pewnie coś wiedzieli tak konkretnie, jak wygląda temat szczepień w klubach, bo reprezentacja Polski będzie zaszczepiona, w niektórych dyscyplinach już oficjalnie kluby się chwalą, że drużyny są szczepione, jak to będzie w piłce nożnej, na razie chyba jeszcze żaden klub się nie pochwalił. Chwalił, Ekstraklasa też jakby nie komunikowała tego w żaden sposób. Pytanie, czy są w ogóle takie plany? Myślę, że kluby indywidualnie będą do tego podchodziły, bo wiemy doskonale, że w chwili obecnej już de facto każdy może dorosły się zaszczepić. I myślę, że do tego na pewno nie będzie, znaczy na chwilę obecną nie wydaje się, żeby była jakakolwiek dyrektywa, która by wskazywała, jak to ma konkretnie wyglądać. Pewnie w interesie klubów jest to, żeby wykorzystać maksymalnie ten okres roztrenowania i przed okresem przygotowawczym ten temat załatwić i na pewno w Rakowie o tym myślimy i tak działamy. Natomiast pewnie sytuacja sama w ciągu 2-3 miesięcy się rozwiąże, bo do tego czasu pewnie ci, którzy chcieli czy chcą się zaszczepić, się zaszczepią. Ci, którzy mają swoje jakieś tam inne wyobrażenia na ten temat, pewnie i tak się nie zaszczepią. No pytam w kontekście też tych właśnie europejskich pucharów, tych wojaży, ewentualnego zgrupowania zagranicznego. Pewnie będzie bardzo ciężko o to, żeby to sprawnie zrobić, jeżeli drużyna nie będzie w ogóle w żaden sposób zaszczepiona. Dużo łatwiej byłoby pewnie podróżować po Europie z gronem już jakby zaszczepionych i bezpiecznych. To na pewno, to też jest tak duży argument w takim przekonywaniu ludzi, że taka polska natura, że coś muszą mieć w zamian, tak? Czyli z jednej strony oni mogą pójść, poddać się darmowemu szczepieniu, ale coś w zamian muszą mieć. I w zamian choćby to, że mogą być jakieś ułatwienia w kwestii przelotów, czy ułatwienia w kwestii nieliczenia tych osób jako osoby w tych limitach, które są ustanawiane. Myślę, że to z czasem spowoduje, że tych osób będzie coraz więcej. Ja, jeżeli chodzi o piłkarzy, jestem przekonany, że
okres roztrenowania, to będzie ten okres, w którym większość piłkarzy w Ekstraklasie zaszczepi się. Mhm. Prezesie, jeszcze jeden temat chciałem poruszyć, bo już powoli nasz program dobiega końca, zostało dosłownie kilka minut. Chciałem poruszyć temat jeszcze, można powiedzieć, trochę licencyjny, jeśli chodzi o komisję licencyjną. Ten komunikat też nie był tak do końca konkretny, trochę bardziej enigmatyczny. Pytanie, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o przewidywania, o scenariusz na te pierwsze mecze, przynajmniej w rundzie, no nazwijmy to jesiennej, pierwsze mecze, takie początek sezonu. Czy to będzie tak, że komisja jeszcze będzie musiała przyjechać, jeszcze zatwierdzić, jeszcze przeanalizować stan prac, stan budowy, czy może finalizację tej budowy? Czy jest jakieś ryzyko, że wrócimy z powrotem do Bełchatowa? Jak to prezes widzi ze swojej perspektywy? Pewnie do samego końca zawsze jakieś ryzyko istnieje, natomiast sytuacja jest taka, że z zapewnień wykonawcy, z zapewnień miasta wynika, że na początku lipca wszystkie niezbędne prace związane z dostosowaniem tego stadionu do wymogów licencyjnych będą skończone albo na ukończeniu. My tak naprawdę jeszcze nie wiemy, czy pierwszą kolejkę będziemy zagrali u siebie, kiedy ten pierwszy mecz dla Libanowskiego się odbędzie. No ale ja jestem przekonany, bo naprawdę czynimy wszystko, żeby tak było, żebyśmy mogli od pierwszego meczu grać dla Libanowskiego. To na pewno się będzie wiązało z koniecznością kolejnej wizyty komisji licencyjnej, bo komisja licencyjna musi zobaczyć, jak kolejne etapy prac zostały wykonane, czyli trybuna, która już stoi, trybuna zachodnia, trybuna dla gości, no i te wszystkie elementy, o których gdzieś tam wcześniej wspominałem. Myślę, że taka inspekcja powinna mieć miejsce na początku lipca. No właśnie pytam też w kontekście tego, że planowany jest powrót kibiców, już taka normalność w piłce, czyli powrót kibiców na trybuny, a ta dotychczasowa zgoda, za każdym razem jednorazowa na te oba mecze ze Śląskiem i z Piastem, ona jakby była wydana przy takiej sytuacji, że kibiców na stadionie nie ma. Gdyby byli, to pewnie nie moglibyśmy wrócić do Częstochowy, musielibyśmy grać. Jasne, no, gdyby nie COVID, byśmy sezon kończyli w Bełchatowie, dlatego że obecnie stadion ma tylko 1000 miejsc oddanych do użytkowania. Wymóg jest taki w podręczniku licencyjnym, że w przypadku przebudowy tych miejsc musi być co najmniej 3000. Więc na pewno nie gralibyśmy w Częstochowie, gdyby nie COVID, ale jak mówię, no, staramy się, żeby szybko spełnić te minimalne wymogi, żebyśmy mogli w Częstochowie grać. Te zgody były jednorazowe, bo też do samego końca walczyliśmy o to, żeby oddać to zaplecze w samym budynku. Przyjechała jedna inspekcja, wskazała swoje uwagi, przyjechała kolejna. Podczas meczu delegat sam wniósł kolejne jeszcze uwagi, które on by widział i tak naprawdę te wszystkie zalecenia zostały wykonane. Na ostatnim meczu delegat wskazał, że te wszystkie punkty, które były w tych dwóch raportach wskazane i przedstawione, zostały wypełnione. Prezesie, zostało nam dosłownie 3 minuty, nawet nie całe, więc jeszcze dwa szybkie pytania. Bardzo czat męczy o to, żeby prezes wskazał jakieś życzenie, z jakiego kraju będzie nasz pierwszy rywal w lidze konferencji. Zobaczymy potem, czy się sprawdzi. No to jak już tak rozmawialiśmy o tej Malcie, to ja bym nie miał nic przeciwko temu. Może być Malta. Prezesie, czy klub będzie organizował wyjazdy na mecze pucharowe? Na Maltę w takim razie. Pewnie pyta internauta Krzysztof. Pewnie musimy poczekać na to, jak będzie wyglądała sytuacja pandemiczna i jak te loty, czy te podróże miałyby wyglądać. Na pewno, jeżeli będzie taka możliwość, będziemy robili wszystko, żeby kibicom pomóc. W zasadzie, prezesie, to by było dziś na tyle. Odpowiedzieliśmy praktycznie na wszystkie pytania naszych kibiców. Mam nadzieję, że niczego tutaj nie przeoczyliśmy. Więc no cóż, możemy tylko podziękować, tak naprawdę zaprosić jeszcze do oglądania meczu z Pogonią, tej pomeczowej też ceremonii, bo ona będzie bogata i huczna, a potem już na kolejny sezon, jeżeli chodzi o występy Rakowa. Tak, tak, oczywiście dziękujemy bardzo, bo to wsparcie, mimo że nie było wsparcie bezpośrednie, było dla nas bardzo ważne i za to na pewno wielkie podziękowania i mam nadzieję, że widzimy się może nawet wcześniej niż w lipcu, bo może przy okazji jakiegoś sparingu gdzieś na szlaku piłkarskim będzie nam dane się spotkać, a wierzę głęboko, że w lipcu spotkamy się i do meczu w ramach Europejskich Pucharów i w ramach Ekstraklasy. Dziękuję prezesie, dziękujemy także Państwu. Prezes Wojciech Cygan był gościem 35. odcinka programu Przy kawie o Rakowie. No i cóż, do zobaczenia za tydzień.